faworytem grupy. Tak samo zresztą było w eliminacjach. Pierwsze spotkanie w Larnace. Hiszpanie w czerwono-czarnych strojach byli zdecydowanym faworytem meczu z Cyprem, a tymczasem w 43 minucie Panayotis Ngomitis zdobył pierwszego gola dla Cypru. Zanosiło się na niespodziankę, a gdy w 47 minucie Sinisza Gogic podwyższył na 2-0, stało się jasne, że Hiszpanom będzie bardzo trudno wywieźć z Wyspy Afrodyty choćby punkt. Goście rzucili się do odrabiania strat. Raul zmniejszył rozmiary porażki na 1-2. Ale Cypryjczycy nie zamierzali bronić rezultatu. Trzeci gol to była 77 minuta. Milenko Spoliaric, a więc kolejne jugosłowiańsko brzmiące nazwisko. 3-1 dla Cypryjczyków. Fernando Morientes strzelił drugiego gola, ale Hiszpania przegrała z Cyprem 2-3, a Javier Clemente, selekcjoner reprezentacji, stracił po tym spotkaniu posadę. Zastąpił go Antonio Camacho. No i od tej pory zaczął się triumfalny marsz Hiszpanów do finałów Mistrzostw Europy, ale to była największa sensacja pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Europy. Cypr pokonał Hiszpanię 3-2.